Witam Was serdecznie, z tej strony Tomek Szczepanowicki-Bartnik. W tym filmie pokażę Wam, jak poddaję matki z klateczek. Mam tutaj dwie mateczki zakupione u hodowcy. Jest tu Alpejka i Hinderhofer z białym znaczkiem. Jest to jednodniówka tegoroczna. Matki w klatkach poddaje się w sytuacji, gdy nie ma już czerwiu otwartego w rodzinie, żeby pszczoły mogły taką matkę zaakceptować, bo już nie będą miały na czym pociągnąć swoich mateczników ratunkowych. Przejrzę całą rodzinę, sprawdzę, czy są mateczniki i poddaję matkę. Wiem, że w tej rodzinie nie ma matki. Pszczoły delikatnie huczą, więc takie ramki mogę już szczęsnąć z pszczołami, żeby łatwiej dostrzec ewentualne mateczniki ratunkowe. Jeśli będzie taki matecznik, to niestety nasza matka może zostać ścięta. Dobra, przejrzałem rodzinę. Nie ma mateczników. Został tylko czerw kryty. Dlaczego wprowadzam kupione matki, a nie własne i wyhodowane? Matki, z których ciągnąłem mateczniki, szczególnie Hinderhofer, jest to z zielonym opalejtkiem matka, czyli jest już dwuletnia. Ja nie trzymam dłużej matek niż 2 lata. I poddam taką mateczkę teraz od hodowcy, którego zawsze biorę. I taka matka, jeżeli okaże się, że jest fajna, że ma takie cechy, które lubię, to będę z niej pociągał mateczniki w przyszłym sezonie. Już na jesień będę widział, jak jej rodzina się powiększa, jak się rozmnaża, czy są łagodne, czy niosą miód. Także w przyszłym sezonie już będę wiedział, z jakiej matki pociągnąć mateczniki. Dobra, tutaj jest troszkę czerwiu zakrytego w środku. Uchylam tutaj uliczkę. Ja od razu wyłamuję tutaj zabezpieczenie, żeby pszczoły wyjadły ciasto i wypuściły matkę. Jest tutaj również taka kratka, że pszczoły będą się komunikować z matką i z towarzyszącymi pszczołami i wypuszczą ją później, wygryzając to ciasto. Kładam tutaj patyczek. Przewieszam między uliczkami. Składam miodnie z powrotem, tak jak były. Oczywiście w miodniach też przejrzałem ramki wszystkie, czy przypadkiem nie ma tam mateczników ratunkowych. Ja puszczam matkę na pół korpus. Przeważnie gniazdo mam na półtorej korpusu. A teraz dam kratę, jak matkę wypuszczą, żebym po paru dniach skontrolował, czy matkę przyjęły. Jeżeli matka jest, to między 5 a 8 dniem wyleci na lot godowy i między 10 a 14 dniem od poddania taka matka będzie już czerwić wól. Tutaj mam odkład, który też był zrobiony około 10 dni temu. Już powinien czerwy być całkiem zakryty. W międzyczasie, w 5 dniu od otworzenia, sprawdziłem, czy nie pociągnęły mateczników. Zerwałem je, bo pszczoły również tworzą mateczniki na starszych larwach, na przykład na 6-dniowej. I jeżeli bym dłużej czekał, to po prostu taka matka mogłaby mi się wygryźć i nawet bym jej nie zauważył. Poddając tutaj matkę w klateczce, no ona byłaby po prostu ścięta. No, pszczoły huczą, więc matki na pewno nie ma. Węzy coś tam próbują odbudować. No, są mateczniki. Muszę je zerwać. Wcześniej zerwałem i pszczoły jeszcze znalazły jakieś larwy, na których pociągnęły mateczniki. Jak je zerwę, to już żywcem nie będą miały na czym odchować sobie matki. Słyszycie, jak huczą? Machają skrzydełkami. Dobra, i ta sama sytuacja. Tutaj jest piękna ramka czerwiu krytego. Mateczka jest tutaj z białym
z białą kropką. Wyłamuję zabezpieczenie. Patyczek. No, można w sumie też było odsunąć tutaj tą klapkę do tyłu. Pszczoły też by tutaj wyjadły to ciasto i nie zepsułaby się klatka, ale... Dobra. Gotowe. To tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.